człowieka na poźmie. Tu idź siadaj. Siemanko, to ja, Świrek. No nie gryź mnie, mędo jedna. Pokaż się do kamery ładnie. No dobra, nie ma na jego pokazywać, bo ona nie lubi się pokazywać. Ale widzieliście, często tutaj właśnie siada obok i często można je zobaczyć przy akwarium. No ale dzisiaj po prostu nie ma weny, nie chce się pokazywać. To chyba tak jak ja. Gdzie są rybki, Świrek? Gdzie są rybki? Łap rybkę, łap! No gdzie rybka? Gdzie? Nie wchodź tam, mędo jedna. Świrek! Gdzie rybka? Nie ma rybki. Przywitanie było ze Świrkiem na początku? Chyba było, więc na początku tego filmiku chciałabym Was zaprosić do subskrybowania mojego kanału, ponieważ bardzo mi zależy, ale to bardzo, żeby mieć w końcu 1000 subskrypcji i móc Wami nagrywać live, więc jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę Cię, kliknij w ten czerwony guzik, przecież to nie jest nic strasznego, to nie boli. A wprost przeciwnie, zrobisz mi tą bardzo, bardzo wielką frajdę i radość, więc nie bójcie się subskrybować, także dajcie dzwoneczki, dzwoneczkujcie takim dzwoneczkiem, dzwon. I zapraszam Was na mój filmik, także oglądajcie. Pamiętajcie również o łapce w górę, która mega, mega motywuje, więc to na razie. Miłego oglądania. A więc tak, co by Wam tutaj powiedzieć. Moje akwarium żyje sobie naprawdę bardzo spokojnie, naprawdę bardzo, bardzo spokojnie. Tutaj się nic drastycznego nie dzieje. Jedyną zmianą, jaką jest w tym akwarium, to jest kot drapieżnik, który chce łapać rybki, ale to poza akwarium. Nie martwcie się, on tych rybek nie złapie, ponieważ akwarium jest dobrze zabezpieczone, ma kopułę, więc nic się nie stanie rybkom. A Świrek u mnie jest już jakieś chyba 2,5 miesiąca. W większości sobie śpi na parapecie, albo po prostu na akwarium, jak u większości akwarystów. A wracając do akwarystyki, to jedyną zmianą, która jest w moim akwarium, to jest dodanie do nawożenia mikro. Już to mówiłam w poprzednim filmiku, że dokupiłam sobie nawozy, więc staram się teraz tak bardzo, bardzo skromnie, delikatnie dawać to mikro takimi bardzo małymi kroczkami, ponieważ strasznie boję się glonów. A widzę, że w moim akwarium cud się dzieje z glonami. Był spokój przez jakiś czas, a teraz po prostu znów atak glonów, taki mały na razie. Świrek, odejdź mi stąd, proszę Cię. Cały czas mi przeszkadza, jak nagrywam komentarz, więc widzicie, tak to jest ze zwierzętami. No, i więc znaczy są małe krasnorosty, zielenice, takie nitki się robią. Do tego mam również krasnorosty, te takie długie, wiecie, takie kożuszki na liściach troszkę, więc cały czas daję po 5 pompek karbo, po 4, żeby jakoś to wspomóc, żeby nie, te glony się nie osiadały, żeby nic się nie działo. No ale jak jeszcze dorzuciłam sobie troszkę mikro, no to mam nadzieję, że nic się nie będzie działo, ale jestem tego świadoma, że to moje gdybanie, że fajnie by było, gdyby nie było glonów, to tak naprawdę tylko gadanie, no bo ja nie mam żadnego wpływu na to, czy glony przyjdą, czy nie. Staram się jakoś tak środkować to wszystko, żeby nie było tutaj czegoś za dużo, czegoś za mało, żeby te glony nie miały zbyt dużego pożywienia, dlatego nie wyrzucam piści na razie. Chociaż bardzo mało mam piści, więc teraz dam je trochę porosnąć, żeby glony nie miały zbytnio co jeść. Mam również dużo rogatka, po prawej stronie sobie pływa luzem, nie wkopuję go. W tamtym akwarium, co kiedyś miałam, to 72 litry. No patrzcie, co niektórzy pewnie pamiętają, to akwarium, więc tam to rogatek był jakby wsadzany w ziemię, a tutaj on raz rośnie i właśnie ja widzę po tym, jak on rośnie, czy mam dużo tego, wiecie, dobra w wodzie, czy mam mało. Bo kiedy rogatek naprawdę mi mega urósł ostatnio, to wiem, że w akwarium, przez to, że zaczęłam dodawać CO2, czyli bibrownię zrobiłam, tak, bo przez moje wakacje, przez moje zaniedbanie, w ogóle nie myślałam o akwarystyce przez wakacje,
prostu tylko działo się, że dało tam, wlałam trochę nawozów, tak jak zawsze, wiadomo, stabilnie, tyle co zawsze, ale codziennie. Ale to nie było taka ekscytacja przy akwarium, jak jest, kiedy człowiek się fascynuje tym hobby. Po prostu to taka jest, no jest, bo jest, ale się nie chciało nic robić za bardzo. Nie chciało mi się za bardzo robić bimbrowni, więc przez pracę, wakacje nie było bimbrowni. Czasami zrobiłam, ta butla przez miesiąc pykała, więc tam praktycznie nic nie leciało, więc postanowiłam, że już zacznę się tym moim hobby bardziej interesować, bardziej będę pilnować tego wszystkiego, żeby nie było glonów, żeby pozbyć się tych glonów, które już mam. No i mi się wydaje, że na razie mi się to udaje. Bardziej się przede wszystkim przykładam do tego hobby, bo bardziej mi zależy i pomału bardziej zacznę wasze filmiki oglądać, bo mam duże zaległości, ale zima jest długa, więc jesień, więc myślę, że wasze filmiki nadrobię, bo naprawdę mam zaległości. Przepraszam was za to, że nie oglądam, nie komentuję, ale powiem wam szczerze, że przez te wakacje naprawdę miałam sobie taki odpoczynek od tego YouTube'a, od tych wszystkich problemów YouTube'owych, od problemów, którzy uważają ludzie na YouTubie, którzy jakby robią sobie, nie wiem, awantury z niczego, bo coś ktoś tam. Nie chcę się na tym rozwodzić, ani tego dyskutować, bo to nie jest moja przede wszystkim sprawa, więc każdy niech sobie robi co chce, ja się skupiam na moim hobby, więc to by było chyba na tyle z mojej pogadanki. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, przysyłam gorące buziaczki, to na razie, do następnego filmiku. A ci wszyscy, którzy dotrwali do końca, dla was wielkie brawa i oczywiście napiszcie w komentarzu stop hate. Pozdrawiam, buziaczki.